Hej, hej! Glorio, hej! Wszystko w porządku? Przygotowałem boily za Bilba, jeżowce i małże przysmaki z głębin. Glorio! Cóż, smacznego. Jak Bowly Bay smakowało, prawda? Och, nie tknęłaś jedzenia. Przykro mi, że nie jestem guście. Jesteś na mnie zła? Witaj, Gloria. Jak się dziś czujesz? Znalazłem nowy przepis na Cock-Halloween. Możesz go ocenić? Tak? Muszę odebrać antyk u Drouta. Pan go zamówił. Nawet nie ruszyłaś posiłku. Musisz coś zjeść, Glorio. Martwię się. Przygotowałem najlepszą potrawę, jaką znam, dla najmniejszej osoby, jaką znam. Glorio, proszę. Witam was, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Shira, witam was w kolejnym odcinku z Decarnation. Ja sobie nadal sobie to sprawdzam. Możecie gadać, co chcecie, ale no ja nie pamiętam tego tytułu. Pamiętam, jak się nazywa koleżanka, czyli Gloria. Pamiętam, jak się nazywa jej ta... Dobra, nie pamiętam, jak ona się nazywa. Nie pamiętam. Ja mam pamięć złotej rybki, więc musicie mi wybaczyć. Jest godzina pierwsza w nocy dodatkowo i ja to nagrywam, więc również to też musicie mi wybaczyć. Dobra, rozumiem, że musimy pójść po jedzonko. Koniec głodówki. Zjadłaś! Tak się martwiłem, ale wiedziałem, że wola Went doda ci sił. Tak, jasne. Przepraszam, przeszkadzam ci. Przynajmniej wrócił ci apetyt. Czemu cię to obchodzi? Co masz na myśli? Czemu obchodzi cię to, że tu siedzę i zdycham z głodu? Przecież nie ty chcesz mnie tu trzymać, tylko twój pan. Czyż nie? Więc czemu cię obchodzę? Cóż, ja... Ponieważ pan chce się z tobą zaopiekować. I dlatego, że mi zależy. Tak po prostu. Pragniesz jeszcze czegoś? Nie możesz mi tego dać. Rozumiem. To ja już sobie pójdę. Bob? W zasadzie mam ochotę na coś słodkiego. Oczywiście. Zrobię co w mojej mocy. Jakich słodyczy sobie życzysz? Nie wiem. Zaskocz mnie. Dobrze. Zaraz wracam. Kamera ciągle obserwuje. Chociaż teraz chyba nie.
Może faktycznie za kamerą jest Bob. Zauważcie, że jakby nie patrzeć, to kamera teraz się nie rusza. Ta kamera się nie rusza. Czujesz to, Glorio? Kojący aromat puszystych naleśników, prosto z patelni. Polanych czekoladowym sosem. Znowu wracamy do domu. Niestety tylko w myślach. Co się stało? Czyżby eksmitowali nas z domu? To mleko skwaśniało wieki temu. Paskudnie śmierdzi. Definitywnie tu właśnie o to chodzi. Gdzie moje rzeczy? Nie znajdę tu drogi ucieczki. Telefon dzwoni. Halo? Glorio? To naprawdę ty? Boże, byłam taka zdesperowana. Kim jesteś? Przecież to ja, kochanie. Mamusia? Wreszcie, po tylu latach. Robiłam wszystko, by cię odzyskać. Po tamtym dniu. Jakim dniu? Nie ruszaj się, kochanie. Mama po ciebie idzie. Nie rozmawiaj z nieznajomymi i czekaj na mnie. Mamusia już idzie. Co tu się dzieje? Witaj, Glorio. Mówi pan St. Louis. Halo? Tak, chciałem ci podziękować. Podziękować? Za co? Za występ, Glorio. Za występ. Wiesz, wtedy nie byłem pewien, czy dasz sobie radę. I od samego początku wiedziałem, że nie zawsze było to dla ciebie łatwe. Musiałaś przywyknąć do nowego miejsca, nowej roli, nowej publiki. Ale dzień po dniu, z każdym kolejnym przedstawieniem, stawałaś się lepsza. Byłaś bardziej sycąca. Dawałaś więcej przyjemności. I teraz już wiem, że okazałaś się idealnym wyborem do zrealizowania mojej wizji. Kto tym razem? To ja. Ja? Tak. Gloria? Gloria? Jak to możliwe? Błagam cię. Zostań ze mną. Wreszcie po tylu latach. Mamusia już idzie. Żeby mnie przytulić. Za występ, Glorio. Za występ. Skąd do mnie dzwonisz? Z wnętrza? Aha.
Myśliła, że jest uroczym łabędziem, co miał wdzięki szyk, a została brzydkim kaczątkiem, o którym nie pamiętał nikt. Gdy miłość jej nie odnalazła, sama na poszukiwania ruszyła, lecz niestety ściskała ją tak mocno, że aż ją zadusiła. Gdy próżność była jej przewodnią gwiazdą, a wiosłem jej lęki, utonęła przy brzegu po wypłynięciu w blask jutrzenki. Wow. To było ciekawe. Myśliła, że jest uroczym łabędziem, co miała dźwięk i szyk. Musimy cały wierszyk odnaleźć. A została brzydkim kaczątkiem, o którym nie pamiętał nikt. Utonęła przy brzegu po wypłynięciu w blasku jutrzenki. Oj, to będzie ciężkie. To będzie ciężkie. Już wiem, po co to wszystko. Lecz niestety ściskała ją tak mocno, że aż się zadusiła. Wiecie, utonęła przy brzegu. Rozumiem, że musimy to zrobić w jakimś porządku. Gdy miłość jej nie odnalazła, sama na poszukiwania ruszyła. No właśnie, nam się to cofa wtedy. Dobra. Gdy miłość jest... Tutaj nie było tego? Tak, lecz niestety ściskała ją tak mocno, że aż ją zadusiła. To było przejście. Gdy próżność była jej przewodnią gwiazdą, a wiosłem jej lęki. Stacji. Utonęła przy brzegu, po wypłynięciu w blasku jutrzenki. Czy jej los jeszcze da się odmienić, zakończyć te męki? Gloria, pomocy! Chwyć mnie za rękę. Bądź silna. Nie pozwolę ci. Utonąć. Akt trzeci. Młoda. Kilka miesięcy później. No naprawdę, już tu kilka miesięcy siedzi. Jak się dziś czujesz? Nieźle. Trochę zesztywniała i obolała, ale to nic poważnego. Za dużo śnię, dlatego się nie wysypiam. Możesz się odwrócić? Znowu śniłaś o mieszkaniu? Jak zwykle? Tak. Od kilku tygodni to samo. Wyglądało jak moje mieszkanie, ale... Miałam wrażenie, że jestem w całkowicie innym miejscu. Czymś dziwnym, niepokojącym. Co na śniadanie? Był tam ktoś jeszcze? Na śniadaniu? We śnie. O, nie sądzę. Mieszkanie było puste, ale sprawiało wrażenie żywego. Jakby nie chciało, żebym je opuściła. Więc stoję sobie. Po środku salonu. I czuję zagrożenie. To jest dziwne, bo mieszkanie jest puste. Wiem, że już tu nie pasuje i nie chcę uciec. I chcę uciec, przepraszam.
Ale gdy postanawiam wyjść, atmosfera mnie przydusza. Czuję, jakbym umierała. Nie wiem dlaczego. I wtedy, w jednej chwili coś się zmienia. Pojawia się myśl. Nowa perspektywa. Dociera do mnie. Co to za myśl, Glorio? Nie rozumiem. Nadzieja. Nawet gdy nie jestem w miejscu, w którym chcę być i nie mam dokąd pójść. I oddycham. Może być lepiej. Wtedy znów robi się znośnie. To bardzo pocieszające, Glorio. Zawsze możesz na mnie liczyć. Dzięki mnie twoje życie znów może być dobre. Nie wiem, czy potrafisz mi w tym pomóc, Bob, ale dziękuję. Cieszę się, że zaczynasz czuć się tutaj jak w domu. Nie o to chodzi, Bob. No tak, wybacz. To znaczy, kontynuuj. Od tego mleka aż mnie skręca w żołądku. Gałęzie wyglądają na niezniszczalne. Wydają się wyrastać z czegoś w głębi. Możemy wyjść w teorii. Wyjdźmy zanim to coś znów zadzwoni. Pa, babciu. Mam nadzieję, że twój czajnik będzie gwizdał długo i głośno. Żegnaj, panie tajemniczy. Założę się, że ludzie z chęcią ponownie posłuchaliby dyrygowanej przez ciebie orkiestry. Ale to zależy od ciebie. Nie zatęsknię za waszymi problemami. Tak między nami rzuć go, słonko. Tak będzie lepiej dla was obojga. Żegnaj. Nie będę tęsknił za swoim poczęcym dzieckiem. Ale życzę wam obojgu jak najlepiej. I co się stało potem? Nic wyjątkowego. Wsiadłem do windy. Super. Co nie? Tylko co potem? Uła. Nie tędy. Ale zauważcie, że... No, ja nie mam na przykład... Wiadomo, każdy ma tam jakieś swoje problemy i tak dalej w życiu. Każdy coś przeżył traumatycznego. No i po części. Ale nigdy w domu, czy w mieszkaniu, w którym kiedykolwiek mieszkałem, nie miałem problemu z elementem mojego domu. Przed wyjściem zmazuję moje nazwisko ze skrzynki pocztowej. Przygotowuję ją dla kolejnej osoby, która tam zamieszka. Biorę ostatni wdech. Robię ostatni krok naprzód. I koniec.
Znów jestem wolna. Rany. Nic dziwnego, że jesteś zmęczona. Mam nadzieję, że te dziwne sny zbytnio cię nie dręczą. W razie czego mogę coś załatwić. Na przykład wypuścić mnie na wolność? To jedyna kwestia, w której nie mogę ci pomóc, Glorio. Wiem, ale nie zaszkodzi zapytać od czasu do czasu. Czy jest cokolwiek innego, co cię uszczęśliwi? Może jakieś czasopisma, tęskni za wiadomościami ze świata. Jak myślisz, twój szef nie będzie miał nic przeciwko? Ja... muszę zapytać. Co ty robisz na śniadanie? Jajecznicę? Z tostem i cytrynową herbatą. Oczywiście. Jak przygotować jajka? Jak zwykle, ze słodką papryką i resztą dodatków. Dobrze. Nowy Jork, Nowy Jork. Mogłbym na to patrzeć godzinami. Tyle tu detali. Muszę pamiętać, by prosić Boba o nowe opakowanie tamponów. Widzę, że tutaj już naprawdę się zadomowiła Gloria. Udała się. Powinna poprosić Boba o przygotowanie kąpieli z pianą. Dobra, póki Bob przygotowuje śniadanie, czas na gimnastykę. Aha, w ten sposób? Nie wiem, co z tym chodzi. A, dobra, wiem. Dziękuję. Nie zrozumiałem po prostu początkowo. Jak człowiek nie zna mi gierki, to tak mu ciężko, nie? Ale już jak pozna, to tak... No idzie to w miarę. Nie jest to jakieś trudne. Prawda, zmiana stron może być irytująca i dla mózgu troszeczkę potrzeba czasu na takie, wiecie, przejście z punktu A do punktu B. Przecież jestem na tym punkcie, no. O Jezu, nie. Tym nie byłem nigdy dobry. Tym nigdy nie byłem dobry. Dobra. No. A ja muszę... Dobra, kapuję. Nie potrzebnie czekałem, nie wiadomo ile. Oj, zepsułem. No to nie jest proste. Gloria się jej posrało? Glorio. A, pan bogacz. Czego chcesz? Uważam, że nie powinnaś mieć dostępu do gazet i czasopism. Zaraz zdziwienia. W zamian proponuję klasykę literatury. Proust, Flaubert, Chateaubriand. W ten sposób nie dowiem się niczego nowego o świecie na zewnątrz. Świecie na zewnątrz? Przereklamowana koncepcja. Powiedział facet, który nie jest uwięziony w klatce. Daj mi spokój i pozwól mi cieszyć się tym dniem. Dzisiaj. To nie był zły dzień.
Szkoda, że nie dostanę tych cholernych czasopism. Bob. Nigdy nie poznałam milszego przegrywa. Jest niegroźny i usłużny. Pan. Gdyby chciał mnie skrzywdzić, już dawno by to zrobił. Pewnie jest jeszcze bardziej zahukany niż jego sługa. Nawet nie potrafi spotkać się ze mną twarzą w twarz. Zalety takiego życia. Nie muszę już pracować ani golić nóg, czy zmywać naczyń. A potrafię Boba, poziom 3 gwiazdek Michelin, serio. Wady. Żadnych imprez, brak telewizora. I trochę tęsknię za słońcem. Czarny łabędź. Aldo na pewno zatrudnił kilka nowych dziewczyn. Młodszych, giętkich, naiwnych. Tu będzie mi lepiej. Troy. Pewnie myśli, że zniknęłam po tym, jak mnie rzuciła. Ma wybujałe ego, ale raczej się tym nie zamartwia. Wolność. Wolność jest przereklamowana. Luksusy, spokój, truflowe omlety. To tak naprawdę liczy się w życiu. Która godzina? Dzisiaj. Bob. Zauważcie, że ona naprawdę już stwierdziła, że jej lepiej jest w tym więzieniu. Tak. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Jak można... Znaczy, no, potrafię sobie to wyobrazić, nie wiadomo, tutaj troszeczkę. No już Gloria jest... No, powiedzieć na przegranej pozycji może nie, ale no już stwierdziła, że większych szans na uzyskanie wolności nie ma. Szuka pozytywnej strony w tym wszystkim. Ale to tak nie działa. Co to za błysk? Bob? To ty? Czekaj, oko choć raz wygląda niewinnie. Czy jest tu kto? O kochani, ale mnie wziął kaszel. Ła. Oj. Światło dochodzi stąd? Chyba nie. Manekin. Nie pamiętam, czy stał dokładnie w tym miejscu. Widzieliśmy światło stąd. Zostało łóżko jeszcze do sprawdzenia. Paskudne łóżko. W kształcie łabędzia. Niczym nie pomaga. Buu! Mam cię. A co? Kto? Kim jesteś? Jak się tu dostałaś? Dorośli są tacy strachliwi. Jak masz na imię? Zgadnij. Zgadnąć? Jak? Nieważne, Gloglo. Pobawmy się w coś. Jest za późno na zabawy. Zaraz, skąd znasz moje imię? Psujesz zabawę. No jasne, że psuję. Jestem wykończona. Ale jeśli dasz mi pospać... Obiecuję, pobawimy się jutro z samego rana. Ekstra! Przyrzekasz? Z ręką na sercu. Na własne życie. Skąd ona... Były panicz. Hmm.
Obudź się, śpiochu. Pobudka. Glorio. O, Bob. Teraz będziesz mnie budził nawet w środku nocy? Ależ skąd? Jest 6 rano. Technicznie rzecz biorąc, dzień już się zaczął. Zobacz, co dla ciebie mam. Domowe rogaliki, prosto z pieca. Cóż, technicznie rzecz biorąc, budzenie mnie o poranku jest niedorzeczne. Ty je upiekłeś? Wszystko co najlepsze dla naszego gościa. Wyrabiałem ciasto przez 45 minut. Jak się spało, Glorio? Miałaś kolejne dziwne sny? Nie wiem. Wolę o tym nie myśleć. Dzielenie się uczuciami jest zdrowe. Chcesz być zdrowa, prawda? No nie wiem, bo... Te wszystkie pytania... Pragnę tylko twojego szczęścia, Gloria. Ale skoro ci przeszkadzam, pójdę sobie. Do zobaczenia. Wiecie, co tak sobie teraz pomyślałem? Może my nie zostaliśmy porwani? Może tak naprawdę Gloria po prostu ześwirowała. Gloria ześwirowała i w tej chwili rozmawia ze swoim lekarzem. Wszystkie, wiecie, te rzeczy typu jakieś zezwolenia na różne rzeczy, brak telewizora. Może właśnie Gloria ześwirowała i jest w tej chwili w jakimś zamkniętym zakładzie. To by wiele rzeczy wyjaśniało. Nie musisz. Chcesz, żebym został? W ogóle zauważcie, że on cały czas ją prosi o te sny. Cały czas prosi ją, żeby ona mu tłumaczyła, co jej się śni, jak się czuje. Że chce, żeby była zdrowa. Że może jej załatwić wszystko, wszystkie leki i tym podobne, tylko żeby powiedziała, co się dzieje. Naprawdę, to wygląda jak ośrodek zamknięty. I to taki psychiatryczny. Może my nie jesteśmy porwani. My po prostu jesteśmy leczeni. Może Gloria się po prostu załamała tym wszystkim, tym łabędziem, rozstaniem z Joy, tym, że matka ją pewnie tam, wiecie, no też troszeczkę... zbyt dużo od niej wymagał, tak. I być może tak naprawdę Gloria, nie wiem, w ogóle nie wiemy, czy istnieje ten Luis. Być może do niego zadzwoniła, on powiedział, że sorry, no ale już nie ma wakatów i tak dalej. Mogłeś wcześniej o tym myśleć, teraz to już tam się goń. I ona wszystkim tym się właśnie załamała. Może miała jakąś próbę samobójczą właśnie nad tym jeziorem. Nad jeziorem czy rzeką, to w parku się miałem jej spotkać, z tego co pamiętam. I właśnie być może to wszystko to jest leczenie Glorii. Tak, proszę. Pamiętasz mój ostatni sen? W którym w końcu mogłam opuścić mieszkanie i jak bardzo się z tego cieszyłam? Oczywiście. Ten z zeszłej nocy zaczął się od tego samego momentu, jak odcinek serialu w telewizji. Szkoda, że nie przyniosłem popcornu. No więc, stoję na ulicy. Wszystko wydaje się dziwne, ale wiem, że to moja okolica. W Paryżu. I nagle czuję, że muszę gdzieś pójść. No i zaczynam iść. Ale my zanim pójdziemy, najpierw sobie zwiedzimy. Najpierw sobie zwiedzimy to wszystko. What?
Halo? Słuchasz mnie? Jasne, coś się zbugowało. Coś się zbugowało. Koleżka nam uciekł, delikatnie mówiąc. Poleciał w górę. Spierdzielił po całości. Nie, tylko się upewnił, że zamknęłam drzwi. Aha, że on się pewnie pytał, czy chce wrócić. No właśnie, i jeszcze mam takie tutaj ogólnie, jeżeli chodzi o tą grę. Naprawdę powiem wam, że pomoc techniczna tej gry jest paskudna. Totalnie paskudna, bo miałem problem właśnie z tym, z tą pierwszą sekwencją tej muzyki. Zrobiłem nawet nim film z tym bugiem i tak dalej. Wiecie, że oni od 9 lipca, mamy już 12 lipca, czy od 7 nawet lipca, wiecie, że oni nawet nie zerknęli na ten ticket, nic, zero, nul. Po prostu całkowicie olali gracza i widzę, że nie tylko ja mam problemy z bugami w tej grze. Inne osoby również i nadal nie uzyskały oni żadnej odpowiedzi. To jest po prostu śmieszne. I twórcy powinni dostać po prostu w nos i powinni dostać refundy za niedopracowaną grę, chociaż nawet nie to, że niedopracowaną, tylko za brak pomocy technicznej dla graczy, którzy mają z tą produkcją problemy. Niestety gra dopiero po godzinie czy półtorej zaczyna sypać bugami, nie widzę tego na pierwszy rzut oka. No, tak jak ja, grając w The Carnation, no mam już tutaj godzinę chyba 21? Nie, to jest pierwsza 21, to jest godzina ogólna, no ale mam przez 2 tygodnie 3,5 godziny, więc więcej, tak, 3,5. Więc, no i tak już nie zrobię zwrotu, Szkoda. Szkoda, bo pewnie bym przerwał serię i dopiero zrobił to kiedyś indziej. No ale dobra, idźmy. Widziałeś te rozłożyste dzikie róże? Rosną tak swobodnie. Są znacznie ładniejsze od wyświechtanych bukietów kupowanych przez facetów. Pierwszy bukiet, jaki dostałem w łabędziu, składał się z dzikich lilii. To były czasy. A on nie skomentuje, rozumiem tego. Lilie nie kłamią. Albo rosną swobodnie, bez żadnego wysiłku. Albo trzeba je sadzić co roku i ciągle ich doglądać. Tyle pracy, by patrzeć jak więdną. No właśnie. Możemy się wrócić? Nie możemy się wrócić, niestety. Nie ma nic lepszego od zimnego drinka po długim dniu, prawda, Wiktorio? Warto ciężko pracować na takie drobne przyjemności. Mój były szef i moja matka. W tym tkwi cały problem z dzisiejszymi tancerkami. Oczekują, że dostaną wszystko na srebrnej tacy. Wiesz, że kiedyś zadzwoniła do mnie w trakcie występu i zażądała, żebym po nią przyjechała? O nie, tylko nie ta historyjka. Wysłałam ją na Mary Poppins. Co za dzieciak. Dlaczego musical miałby się jej nie spodobać, co nie? Nic z tego. Udawała twardzielkę i wymknęła się na film dla dorosłych. To trwała raptem godzinę. Zadzwoniła do teatru cała zapłakana, prosząc, bym zabrała ją do domu. Co to był za film? Nie wiem, jakieś głupoty o potwornym dziecku. Dziecko Rosemary. A przerażona. Odwiozła się? Co miałabym powiedzieć reżyserowi, że moja córka jest niesamodzielną, niedojrzałą gówniarą? Zaważyła sobie piwa i musiała je wypić. No, mam 9 lat. Wielokrotnie dawała mi szansę na poprawienie błędów i zawsze kończyło się to jeszcze gorzej. Chodźmy, Bob.
Bob nam się zbugował chyba. Ej, wiecie co, nie wiem, czy naprawdę się Bob nie zbugował. Kurczę, dobra, kliknę od początku. Nie! O Jezu, tyle tekstu! Tyle tekstu! Dobra, 5 minut. Wrócę do was za chwilę. No i właśnie, moi drodzy, chodziło mi o to, że to jest niedorzeczne. Naprawdę jest niedorzeczne, że takie bugi występują w tej grze. Naprawdę, to jest niedorzeczne. Kto to? Właśnie. Tego nie mieliśmy. To była ta historyjka. To był za film. Dobra, tu skończyliśmy. Kto wie? Może kiedyś pójdziemy razem do kina. Nie zabieraj mnie na horror ani musical, a będzie dobrze. Kobieta śpi? Nie lubisz musicali? Fałszywie przedstawiają na ekranie to, co robię naprawdę. Fuj. Co, znów cię dotknę i będzie problem? Oj, naprawdę, bugi.